Cześć, tu Mister Jadzio, witam Was na moim kanale i zapraszam do obejrzenia tutorialu Photoshopa, który pokaże Wam, jak zmienić przeciętne zdjęcie w efektowny fotomontaż z dinozaurem. No więc zaczynamy. Mamy przykładowe zdjęcie tutaj jakiejś ulicy. Zdjęcie zrobiłem bardzo dawno temu. Nie było wystarczająco ciekawe, żeby jakieś zastosować, aż doczekało się użycia w fotomontażu. Fotomontaż zacząłem od podmiany nieba. To znaczy, znalazłem sobie gdzieś w internecie jakieś chmurki, fajnie, to mi odpowiadało. Zaznaczyłem przy pomocy różdżki teren, który mnie interesuje. Ważne jest użycie tolerancji w miarę odpowiadającej temu, żeby zebrało mi jak najwięcej terenu, pozostawiło jakieś detale. Jeżeli gdzieś nie zaznaczyło, można dodać zaznaczenie kolejne. O, tutaj, na przykład tutaj, żeby nie było zbyt dziwnie. Jeżeli jakieś szczegóły tutaj nam zjada, w zależności od tego, jaki jest to fotomontaż, można nad tym pracować bardziej szczegółowo. Można to pominąć, czy jest to istotne, czy nie jest dla zdjęcia. Na przykład widzicie tutaj lampy, te części, tutaj te kable są w ogóle niezaznaczone, nie będzie ich widać, kiedy zastosuję niebo. Natomiast w przyszłości planuję tutaj dinozaura, więc nie jest to bardzo ważne, aby to teraz tutaj do wykańczać, marnować czas i robić wszystkie szczególiki, które potem i tak przykryjemy dinozaurem. Więc tak, zaznaczyłem sobie teren, który będzie moim niebem. Przechodzę do zdjęcia nieba, klikam Ctrl-J, czyli utworzę duplikat z zaznaczenia. Wyłączenie oryginalnego zdjęcia pozostawia mi teren zaznaczony nieba, widzimy tutaj. No i to jest niebo, widzimy tutaj, te lampy są bardzo kiepsko widoczne. Natomiast tak jak mówiłem wcześniej, będzie to przykryte dinozaurem, więc nie warto się tym przejmować i marnować na to czasu. Drugim krokiem było przygotowanie ulicy. To znaczy, jeżeli tutaj będzie dinozaur, tu ma być jakieś pęknięcie. Znalazłem sobie w internecie zdjęcie pęknięcia, proszę bardzo, które jakoś tam odpowiadało tej ulicy. No, niestety na to trzeba czasami poświęcić sporo czasu, żeby znaleźć to, co pasuje do naszego zdjęcia. Nachylenie, czasami to sobie można regulować ręcznie. Przykładowo ta ulica mogła być, przepraszam, nie tutaj, ta ulica mogła być na przykład bardziej nachylona, mniej nachylona, rozciągnięta. Można to sobie regulować, zależy się od tego, jak mamy zdjęcie. Ja dopasowałem to do mojego zdjęcia. I brzegi, te, których ja nie potrzebowałem później do fotomontażu, usunąłem przy pomocy gumki o dużym rozmiarze i minimalnej zerowej miękkości, dlatego żeby brzegi różnicy między poziomem, który zawiera warstwę pęknięcia, a warstwą tła, nie była zbyt drastyczna, żeby była łagodna, nie zwracała uwagi, nie rzucała się w oczy. Tym, co się teraz rzuca w oczy, jest to, że jest różnica kolorów. To znaczy, tu jest jakoś tam żółtawo jasny, tu jest taki ciemniejszy i no trochę to dziwnie wygląda. Żeby to zminimalizować, po prostu wystarczy zaznaczyć na tym zdjęciu obszary, które są pęknięciem. Tutaj mniej więcej. Można potem sobie tutaj jeszcze ręcznie wymazywać
Mniej więcej tak to wygląda. Tu jeszcze trochę szczegółu dodamy. O, tak, tu. Tutaj tego i tak nie będzie widać, ponieważ to nam przykryje kurz i dinozaur. My za tym nie pracujemy. Jest to zbędne. Przy pomocy Ctrl i odwracamy, przepraszam. Przy pomocy Shift Ctrl i odwracamy zaznaczenie i je duplikujemy. To znaczy w tym momencie, gdy jeżeli usuniemy pęknięcie, pozostaje nasz asfalt o trochę odmiennym kolorze. I w tym momencie tutaj możemy zastosować ustawienie kolorystyki przy pomocy saturacji. Jak widzimy, mi się zmienia tutaj cała ulica. Zmieniamy na minimalną saturację, jasność, ciemność. Dodajemy mniej więcej. Nasza ulica jest bardziej w pomarańcz, czerwień, fiolet chyba. O, powiedziałbym nawet mniej więcej, no, w czerwonym i zmniejszamy, powiedzmy, jasność, ciemność, tak żeby mniej więcej korespondowała z naszym tłem oryginalnej ulicy. Mniej więcej tak to wygląda w efekcie finałowym. W momencie, kiedy już to mamy ustawione, pora na dinozaura. Znajdujemy sobie jakiegoś tam dinozaura, jakiego chcemy znaleźć, ustawić go. Ja znalazłem akurat dinozaura, który znajdował się na czarnym tle. Było go stosunkowo łatwo wyciąć przez zaznaczenie, wycinanie. Te rzeczy też kiedyś opiszę jeszcze w kolejnych filmikach, jak to dobrze robić, na co zwracać uwagę. Ustawiłem go sobie i teraz trzeba nad nim popracować. Podstawową rzeczą, która się rzuca w oczy, jest to, że nasz dinozaur jest raz innego koloru trochę. I tutaj zrobimy podobnie jak z tym brzegiem ulicy. Jego kolorystykę zmieniamy. Dopasowujemy sobie tak jak sobie wymyśliliśmy. Drugą rzeczą jest jego ostrość, to znaczy powiedzmy głowa jest trochę bliżej lub też na wysokości tych samochodów, które są lekko rozmazane. Ich kontury, ich detale są dosyć miękkie, natomiast nasz dinozaur jest dosyć ostry. I to po prostu eliminujemy przy pomocy filtru, powiedzmy, momencik, na przykład filtru rozmazanie gaussowskie albo kwadratowe, powiedzmy gaussowskie, i zawsze to są minimalne wartości, dlatego że wystarczy 0,3 już jest za dużo, 0,2 już jest lepiej, 0,1, 0,2, dosłownie minimalna wartość, która nie daje się mocno zauważyć, natomiast ma wpływ na efekt finałowy. Po zmianie koloru, tak samo jak brzegu tutaj asfaltu i nadaniu mu lekkiego rozmazania gaussowskiego, otrzymałem takiego dinozaura. Co ważne, ten wycięty dinozaur jest dosyć sztuczny, dlatego że no jeżeli spojrzymy nawet z daleka, sobie oddalmy trochę ten obrazek, no jest on nie do końca pasujący. Prawie, ale jeszcze coś nie pasuje w nim. W tym momencie dodałem tutaj regulację odcienia, którą można zrobić na kilka sposobów. Można to robić ręcznie, można to robić przy pomocy gradientu.
przykładowo gradient biel-czerń, powiedzmy światło pada z góry, patrzymy po samochodach, nie mają jakoś mocno cieni ukierunkowanych w jakąś stronę, są to cienie rozproszone, więc nadamy mu taki również nie ostry odcień, wycieniowanie. Tworzymy nowy poziom, nadajemy gradient od bieli do czerni, klikamy Ctrl i nasz wycięty dinozaur automatycznie się on zaznaczy. I teraz naszemu gradientowi robimy albo maskę, albo Ctrl J. Ja tutaj na przykład zastosuję Ctrl J. Wyłączamy oryginalny obrazek i teraz nasz dinozaur jest zakryty takim gradientem. Gradient ustawiamy na multiplikację. Troszeczkę zmniejszamy siłę tej ciemności. I jak widzimy, u góry został on oświetlony bez zmian. Jego oświetlenie pozostaje bez zmian. Natomiast dolna część, ta, która powinna być właśnie bardziej ciemna, zacieniona, możemy sobie to wyregulować. Dobrze. W tym momencie to już zrobiliśmy i zajmiemy się pęknięciem i mgłami, dymami, kurzem, pyłem i wszystkim innym. Znajdujemy sobie w internecie jakiś obrazek, który na przykład jest zdjęciem z eksplozji, ustawiamy go, nadajemy mu jakiś tryb, jeżeli tego wymaga, jeżeli jest zdjęcie bez przeźroczystości, ustawiamy w danym miejscu, podobnie czynimy z jakimś tam obrazkiem dymu. Jest to obrazek dymu, sobie ustawiamy w tym miejscu, nie za szeroko, żeby nie wychodził poza samochód, bo byłoby to zbyt nienaturalne, że dym przechodzi przez samochody. Wtedy go zwężamy, ten obrazek rozszerzamy, gumkujemy tam, gdzie jest niepotrzebny. Gumkowanie zalecam w takich przypadkach, jeżeli sytuacja nie wymaga tego inaczej, żeby to gumkować, wymazywać, korygować narzędziami o dużych rozmiarach i bardzo miękkich krawędziach, żeby to nie były wycięcia zbyt drastyczne. I kolejny dym, tutaj już po całym pęknięciu, też jest to jakiś tam piasek znaleziony w internecie i sobie tak on dopasował. Jeżeli kolor dymu, jaki znajdziecie, nie pasuje wam, podobnie nasycenie, saturacja, może być colorize i ustawiać kolor, nie wiem, w niebieski, w fioletowy, pomarańczowy, czerwony, różne rzeczy. Można również dobrze eksperymentować sobie z różnymi trybami mieszania. Na przykład darken. Tutaj sobie kursorem można przewijać i patrzeć, który nam odpowiada. Na przykład ten bardziej zakrywa sam wybuch. A już na przykład screen rozjaśnia nam wszystko i więcej widać spod tego dymu. To zależy od tego naszego pomysłu, jak my to widzimy i sobie to ustawiamy. Po ustawieniu tych rzeczy, które powiedzmy mniej więcej już jest ok, zajmiemy się małym detalem, który sobie wymyśliłem. Będzie to balkonik zniszczony ogonem dinozaura. Ja znalazłem takie zdjęcie cegiełek muru, które wyciąłem tam, gdzie mogłem ręcznie, trochę automatycznie, tutaj przy pomocy różdżki powycinałem, bez wdawania się w jakieś szczegóły. Jak widzicie, tutaj są czarne miejsca, których nie wycinałem, nie doprasowywałem, bo nie było to zbyt ważne dla efektu finałowego. Również cegły
kamyczki mogą być w różnych odcieniach, w różnych kolorach. To sobie można wyregulować zawsze tą opcją. No, to jest, tu są te kamyczki. Można sobie tą tonację ładnie wyregulować, na przykład bardziej nasycić, zrobić bardziej we fiolety, w niebieskie, no, różne rzeczy. I dopasować do koloru na przykład budynku, tynku, co tam sobie wymyślicie. Po dokonaniu tego jedna rzecz mi nie dawała, jeżeli to ma być zdjęcie w miarę dynamicznie, warto dodać dynamiczne, warto dodać trochę rozmazania ruchu. Takim czymś jest ten kawałek, to znaczy oryginalne zdjęcie cegieł, ten kawałek po prostu sobie nawet zwykłym takim kwadracikiem wycinałem. Nie, momencik, zrobimy to inaczej. Po prostu duplikujemy ten poziom, nadajemy mu rozmazanie, ale nie gaussowskie, tylko kierunkowe. Motion blur. Jest to rozmazanie kierunkowe. I teraz niech ja to znajdę. Gdzie on ma te rozmazanie kierunkowe? Tu nadajemy mu siłę, kąt, pod jakim ma nastąpić rozmazanie. I klikamy OK. No tak, nie widać nic. Dlaczego? Dlatego, że nie zwróciłem uwagi na to, że nasze rozmazanie miało zbyt dużą siłę. Ustawmy ją na 50. O, 30. 20. 20. 5. Zobaczmy przy 5. Wygląda mniej więcej to tak. Jest w miarę dobrze. I teraz tak, jeżeli chcemy to zrobić, nie będziemy tego gdzieś później używać, możemy po prostu to tutaj wziąć gumkę, zmniejszyć jej rozmiar do jakiegoś przyzwoitego, ale zawsze dużego rozmiaru. I to, co ma być nieporuszone, odkrywamy. Proszę bardzo. Dolne cegły, które mają największą prędkość, będą rozmazane w ruchu. Reszta pozostanie tak, jak było na pierwszym obrazku cegiełek, czyli nieporuszone. Tutaj to już zależy po prostu od waszej fantazji. I to jest cały fotomontaż. Natomiast na końcu można się bawić w jakieś wyrównywanie kolorystyki, ponieważ na przykład tutaj ciągle widać jakąś tam różnicę. Można to jeszcze bardziej szczegółowo dopracowywać w zależności od tego, czy jest to istotne, czy nie. Można na samym końcu obrazka dodać nowy poziom i w tym poziomie użyć czegoś coś takiego jak Color Lookup. Mamy tutaj kilka schematów gotowych. Można sobie je przejrzeć. Momencik. O właśnie. Nie wszystkie mi się teraz wyświetlają. Nie wiem dlaczego. Ale po prostu można sobie przejrzeć pewne rzeczy. Bardziej szczegółową kolorystykę można sobie ustawić w Camera Rawie albo w Lightroomie. Można się bawić jeszcze bardziej szczegółowo, ale to jest zupełnie oddzielny temat, dosyć szeroki. Powiedzmy, że ja wybiorę sobie tą temat. Tutaj Kodak 5205 Fuji.
Okej, powiedzmy, że mi to odpowiada. Jeżeli jest za mocno, to ten poziom sobie nadajemy jakąś tam przeźroczystość. I mamy skończony fotomontaż naszego dinozaura. Dziękuję Wam za uwagę. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Jest to skrócony tutorial. W przyszłości będą tutoriale bardzo szczegółowe z przebiegu pracy nad danym projektem. Będzie więcej wyjaśnień. To tylko był taki skrócony przegląd, jak powstał dinozaur. No nic. Dziękuję za uwagę. Zapraszam do dawania lajków, subskrybowania mojego kanału i czekania i oglądania następnych odcinków. Trzymajcie się.